Bardzo proszę. Je vous remercie. Witajcie, kochani, na moim kanale. Na ostatnim posiedzeniu Parlamentu Europejskiego aż się zagotowało. Wszystko za sprawą niezwykle potężnego wystąpienia naszej europosłanki Ewy Zajączkowskiej, która wprost powiedziała, co myśli o absurdach w Unii Europejskiej. Ewa Zajączkowska, Anna Bryłka i Grzegorz Braun poruszyli kontrowersyjne tematy związane z polityką Unii Europejskiej oraz jej wpływem na Polskę. Unijni komisarze i europosłowie z innych krajów nie mogli uwierzyć, że ktoś jest w stanie w końcu powiedzieć prawdę. Po słowach Ewy Zajączkowskiej, Grzegorz Braun aż zaczął klaskać. Płód, zarodek, embrion, zlepek komórek, takich nazw używają abolicjoniści, żeby odczłowieczyć nienarodzone dziecko, odebrać mu godność, wmawiając nam, że jego zabranie to żaden problem. Domagacie się legalnej aborcji, bo zdążyliście się już urodzić. Czy mielibyście odwagę spojrzeć w oczy dziecka, którego matka nie uległa waszej presji, nie dokonała aborcji i powiedzieć mu, gdyby to ode mnie zależało, byłbyś już m***y. To najzwyklejsze bestialstwo. Kłamiecie, że prawo, które chroni życie nienarodzonych dzieci, prowadzi do śmierci matek. Według danych WHO Polska posiada jeden z najniższych wskaźników śmiertelności kobiet w ciąży. 2 zgony na 100 000 urodzeń. To wciąż o 2 za dużo. Ale w Niemczech, w Belgii czy nawet w USA, gdzie prawo aborcyjne jest zliberalizowane, ten wskaźnik jest o wiele wyższy. Cynicznie gracie na emocjach, wykorzystując ludzkie tragedie, wmawiając społeczeństwu, że kobiety umierają, bo nie mają prawa do aborcji, zupełnie pomijając inne czynniki. Ilu z waszych posłów w Polsce zaangażowało się w pracę zespołu do spraw opieki okołoporodowej? Zero. Za to wyśmiewacie polityków Konfederacji, że pomagają matkom na porodówkach. Jak organizacje w Polsce typu Dream Team, który wspieracie? Ewa Zajączkowska w swoim wystąpieniu podkreślała znaczenie ochrony życia oraz wartości rodzinnych. Zwróciła uwagę na dane dotyczące bezpieczeństwa kobiet w Polsce, argumentując, że Polska znajduje się w czołówce krajów z najniższymi wskaźnikami zagrożeń zdrowotnych. Zajączkowska wyraziła sprzeciw wobec presji na wprowadzenie zmian, które jej zdaniem podważają fundamenty życia rodzinnego. Żadna władza, żadna organizacja międzynarodowa, żaden raport nie ma prawa nakazywać nam zabronionych dzieci. Konstytucja RP zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia, także tego w łonie matki. Mówienie o aborcji jak o prawach człowieka to zło w najczystszej postaci. To świadectwo moralnego upadku części naszej cywilizacji. Jako matka 2 dzieci zawsze będę stać w obronie życia nienarodzonych dzieci, w obronie cywilizacji życia, przeciwko cywilizacji śmierci. A tak wyglądają dane śmiertelności kobiet w ciąży w Polsce. Bardzo proszę. Je vous remercie. Anna Bryłka skupiła się na kwestiach związanych z obroną suwerenności Polski w obliczu nacisków ze strony Unii Europejskiej. Jej wystąpienie miało na celu obronę tradycyjnych wartości, na których opiera się polska kultura, oraz sprzeciw wobec wprowadzania zmian prawnych narzucanych przez zewnętrzne siły. Bryłka krytykowała dążenia do osłabienia roli państw narodowych, odwołując się do historii i wartości, które jej zdaniem są kluczowe dla tożsamości Polski. Państwo, Polska jest państwem, w którym nie wolno mordować dzieci. Również tych jeszcze nienarodzonych, a kobiety w Polsce są bezpieczne. Tak, kobiety w Polsce są bezpieczne. My w Polsce bronimy wszystkich swoich obywateli przed barbarzyńskim prawem zezwalającym na kogokolwiek w imię lewicowej ideologii. I to jest hańba, że poseł do Parlamentu Europejskiego, wybrana z Polski, z mojej Wielkopolski, poseł znana z zakłócania obrzędów religijnych, domaga się dziś przed całą Europą, żeby w Polsce wprowadzono prawo, które ostatni raz obowiązywało za niemieckiej okupacji. Okupacji, która wysłała na pewną śmierć miliony Polaków i Żydów. Gdyby Unia Europejska trzymała się fundamentów cywilizacji europejskiej, to dziś nie debatowalibyśmy nad prawem do zabijania, ale debatowalibyśmy nad prawem do szacunku dla każdego życia, szczególnie dla tego poczętego. Polacy będą bronić cywilizacji życia, będą bronić najsłabszych. A wy, unijni barbarzyńcy, odszczepcie się od nas i nie narzucajcie nam swojego eugenicznego prawa. Dziękuję.
Marlena Malaga. Grzegorz Braun wyraził swoje zdecydowane stanowisko wobec polityki zagranicznej Unii Europejskiej, szczególnie w kontekście konfliktów międzynarodowych. Braun ostro sprzeciwił się próbom angażowania Europy w konflikty, które jego zdaniem służą interesom zewnętrznych mocarstw. Podkreślił, że Europa nie powinna być narzędziem w rozgrywkach politycznych innych krajów, a jej priorytetem powinna być ochrona własnych interesów i bezpieczeństwa. Szczęść Boże, laudetur Jezus Chrystus. Po pierwsze, odrzucam tę debatę jako bezczelną uzurpację ze strony przemocowej większości tej Wysokiej Izby. To jest ingerencja w sprawy wewnętrzne niepodległego państwa, suwerennego narodu polskiego. Precz z eurokołchozem i jego nieustannymi ingerencjami, mieszaniem się w wewnętrzne sprawy naszego państwa i narodu. Po drugie, z dumą przypominam, że jestem jednym z tych polskich parlamentarzystów, którzy mieli zaszczyt złożyć podpis pod tym wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, którego uwzględnienie poprawiło znacznie stan bezpieczeństwa życia ludzkiego w Rzeczpospolitej Polskiej. Jestem z tego dumny, bo tam, gdzie mali nie są bezpieczni, tam nikt nie jest bezpieczny. Tu w tej Wysokiej Izbie jest sporo osób, które traktuję jako niedoskonałe, obarczone pewnymi deficytami moralnymi, intelektualnymi. Mikrofon mówcy został wyłączony przez przewodniczącą. Wszystkie te potężne wystąpienia podkreślały konieczność ochrony tradycyjnych wartości, suwerenności oraz sprzeciwu wobec ingerencji zewnętrznych instytucji w sprawy wewnętrzne Polski. Politycy ci wyrazili silny sprzeciw wobec zmian, które uważają za zagrożenie dla tożsamości i integralności narodowej. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału. Zachęcamy do subskrypcji kanału oraz pozostawienia komentarza. Bądźcie z polityką na bieżąco. Do zobaczenia.